Rośnie zarówno składka w ubezpieczeniach zdrowotnych, jak i liczba ubezpieczonych. Składka na koniec roku pewnie przekroczy pół miliarda, bo już na koniec trzeciego kwartału zbliżyła się do tej liczby. Natomiast jeśli chodzi o liczbę ubezpieczonych, to przekroczyliśmy 2,2 miliona osób. Ponad połowa z nas w ostatnim roku finansowała sobie z własnej kieszeni świadczenia opieki zdrowotnej pomimo bardzo szerokiego koszyka publicznego, który gwarantuje a właściwie obiecuje nam prawie wszystko. Jak to jest z tymi gwarancjami? Yy, problemem yy, polskiej opieki zdrowotnej jest kolejka. Ta kolejka wydłuża się i tak przykładowo do takich świadczeń, które potrzebujemy na co dzień, to no, mało z nas od pewnego wieku nie, nie doświadcza bólów kręgosłupa. Na, na tomografię dolnego odcinka kręgosłupa czekamy blisko pół roku. Na rezonans magnetyczny czekamy już blisko 10 miesięcy. Na wizytę u ortopedy czekamy również 9-10 miesięcy. To pokazują ostatnie statystyki. W związku z powyższym nie dziwi przy tym fakt, że prawie 70% osób, które wydawały pieniądze na prywatną opiekę zdrowotną, wydały je na szybszy dostęp do specjalistów bądź badań. Gwarantowane w Polisach pięć, siedem dni oczekiwania na specjalistę w porównaniu z y, okresami oczekiwania, które mamy w publicznej opiece zdrowotnej, czyli tych dziewięciu miesiącach oczekiwania na rezonans magnetyczny czy na wizytę u ortopedy. To ogromna różnica. Dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne stanowią również ogromną wartość dla pracodawcy. Jeden z raportów wyliczył, że 700, ponad 700, dokładnie 726 zł mogą wynieść oszczędności pracodawcy na jednego pracownika z tytułu lepszej opieki zdrowotnej. Te Ogromne oszczędności biorą się z jednej strony ze zjawiska z mniejszej absencji, ze zmniejszenia z, zjawiska absencji, ale z drugiej strony ze zmniejszenia zjawisku, tak z, zjawiska tak zwanego prezenteizmu. Co to jest? To jest mniejsza efektywność pracownika, który przychodzi do pracy, a jest chory, niedoleczony, źle się czuje.